Dobra, spróbowałbym jeszcze może Ceiling Shot Musty Double. Byłoby fajnie, jakby wyszło. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym... Szczebrzeszyn. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z testu auta. Dzisiaj przetestujemy sobie roketową wersję Porsche, czyli Jaggera. Ogólnie chyba głównie ze względu na to, że Jagger jest obecnie w pakiecie startowym w sklepie. Sporo osób pytało o zrobienie testu tego samochodu. No i co? Jest teścik. Tak jeszcze na szybko powiem, że jak już coś kupujecie w sklepie, to pamiętajcie o kodzie EDEK i posłuchajcie silnik. Spoko brzmi. Szybka przerwa na szybkie info. Otóż zarówno dzisiaj, jak i jutro będziemy razem z Bruzem oraz Mostowym komentowali finały turnieju Billout. Turniej jest oczywiście z Rocketa. Może żebyście wiedzieli, kto jest kim, zanim wejdziecie na transmisję, to wam pokażę teraz zdjęcie. Ja jestem tym gościem po lewej, w środku jest Mostow, no i po prawej Bruz, który nagrywa z kamerką, więc pewnie go znacie. Wiecie, jak wygląda? No i ogólnie transmisja będzie pewnie jakoś w godzinach od 16 do 19. Link podeślę w opisie, możecie tam wpaść i napisać, nie wiem, na przykład, że pozdrawiacie Otetka. No i generalnie fajnie, jakbyście tam oglądali, kibicowali, bo im więcej osób będzie oglądało, tym pewnie większa szansa na kolejny tego typu turniej. No to wracamy do filmu. Standardowo na start freestyle, potem oczywiście zobaczymy wizualizację hitboxa i na koniec rankedy 1v1. No i dobra, jest pierwszy ziomek, nazywa się Ravn. I z tego co widzę ma wysoki ping. Ale dobra, mniejsza, nie obchodzi nas to oczywiście. Ja tutaj jestem po to, żeby zrobić klipy i przetestować auto. Ogólnie jest to hitbox hybrydy, czyli ten sam hitbox, co ma m.in. Endo oraz Nissan Skyline, jeżeli się nie mylę. No więc nie jest to najpopularniejszy hitbox, natomiast dalej całkiem spoko. Przez przypadek strzeliłem bramkę, ale to chyba nie szkodzi. Okej, chyba jest trochę czasu, ale dobra, jednak nie ma. Zniszczyliśmy go, to możliwe, że na air dribble jakiś. Piłka podleci. Ogólnie niższe samochody są o tyle trudniejsze w obsłudze, że ciężej tak jakby podbić sobie ją piłkę do góry. Bo samochód jest niższy, więc jest mniejszy margines błędu na to, żeby sobie fajnie podbić piłkę. No ale to oczywiście nie obchodzi się do Jaggera, tylko do wszystkich niższych samochodów. Spróbujmy może jakiegoś Cooksir Pincha. Nie jest to idealna pozycja do tego i nie był to idealny pinch. Dobra, jakiś double tap możemy strzelić, ale nic więcej. Albo nawet nie możemy double tapa, bo ziomek wyszedł. Dobra, w sumie zobaczmy już teraz hitbox. Generalnie, no tak jak się spodziewałem, z tyłu jest całkiem git, z przodu minimalnie wystaje. Ale tak jak się spodziewałem, ten samochód jest niższy niż hitbox, w sensie niższy jest wizualnie. I tak trochę dziwnie się prowadzi piłkę na dachu, prawdę mówiąc. Ale dobra, to lecimy do kolejnego meczu, jeszcze jeden freestyle'owy i potem dopiero ranked. Dobra, drugi ziomek, tym razem ktoś, kto się nie rusza od samego początku. Czemu się nie rusza typek? Dobra, wyjdźmy. Okej, może ten ziemek będzie się ruszał? Fajnie by było. Jest jakaś mini okazja. Ale niestety trochę się wywaliłem do rogu. Ale ground pinch? Okej, jakby to leciał w bramę. I co? Ma stiff leak potężny? No nie był najpotężniejszy, ale był wystarczający. Spoko, ważne, że Gostek się nie spodziewał. I dobra. Jest okazja na... Już nie mam flipa niestety. O, i ziomek też leci na aeriala. No zobaczmy, co potrafi. Flip reset, drugi flip reset. No nie tym razem. O, jest seta. Dobra. Reset jeden, reset drugi. Nie, no nie siedzi mi totalnie tym autem drugi reset. Dobra, spróbujmy dla odmiany może... Nie wiem, pogo? Niech stracę. Dobra, pogo zrobione, ale tragicznie. Nieważne. Dobra, może chociaż pinch. O, idealnie? Niestety nie tym razem, ale poleciał potężnie. Dobra, ceiling reset musty, albo ceiling reset po prostu, no, prawie double reset. Okej, double reset. No nie, no trzeci zdobyty, ale jakoś, no nie wiem, nie mogę wyczuć resetu w tym samochodem. A, dobra, to może ground pinch dla odmiany. Potężny? Niecelny. Dobra, spróbowałbym jeszcze może Ceiling Shot Musty Double. Byłoby fajnie, jakby wyszło. O! Dobra, jest, fajnie, siadło bardzo czysto. No i elegancko, nawet skolowane, że na to leciałem, także easy. Szkoda, że zbansowało od ziemi, ale nie można mieć wszystkiego. Okej. Może znowu coś z Musty? Nie, no ogólnie bardzo potężne Musty wychodzą tym samochodem. Natomiast flip resety, no nie wiem, pewnie to jest kwestia dnia, ale mi jakoś nie siedzą. Okej, Musty flick na zakończenie.
Ładny całkiem. To znaczy chyba nie był ostatecznie taki szybki, z 98 na godzinę. Albo 105 nawet? Dobra, to był szybszy niż myślałem. Ale zapowiadał się tak, jakby miało jeszcze na koniec tak pociągnąć tak mega mocno. Dobra, ja to złapię. Mój ziomek sobie nie radzi. I jeszcze mamy jedną szansę. Tak, może reset? Masti? Nie udało się. No ale dobra, przechodzimy do rankeda. No i dobra, standardowy mecz rankingowy 1v1. Zobaczymy, jak nam pójdzie. No i spoko, gramy na gościa z bardzo dziwnym nicknamem. To chyba jest skrót jakiś. Ale okej, spróbujemy oczywiście go rozszarpać. Co to się stało? Dobra. To jest open. Dobra, zostawił nam pustą bramkę na start. Ogólnie na razie co do tego auta, to mam takie trochę mieszane wrażenia. To znaczy niby uderzenia są nim takie solidne i tak dalej. Natomiast, no, nie mam pełnej kontroli nad piłką, jak nim jestem. Nie wiem, z jednej strony to może być dobre, z drugiej strony strzelamy właśnie na 2 do 0. Ale z trzeciej strony niestety nie ma takiego aspektu wielkiej zabawy, jak się gra tym autem. W sensie jest ono bardzo ładne i w ogóle, ale jakoś tak mi brakuje takiej przyjemności, że idealnie mi się piłka klei do auta. Dobra, może zaraz się to wrażenie zmieni, jak latamy na takie ryzykowne rzeczy w sumie tutaj. On czuje, że zraszuje. Spróbujmy go zdymować może. Dobra, hamuje. Zabierzmy mu tego. A dobra, nic się nie udało. On leci wysoko, ma już flip preseta. I strzelił za wysoko, dobra. Powinien być to gol. Ale nie wytimingowałem, natomiast dostał demo ziomek. Dobra, idealnie. No ale też właśnie czasami, nie wiem, mam wrażenie, że tym autem, no wiadomo, w sensie, że jestem przyzwyczajony do Octane'a ostatnio, czy tam Fenka. Ale tym autem coś tak nie umiem wydobyć pełni potencjału z każdego zagrania. Dobra, sfejkowany. Na szczęście fejki można robić bezwłocznie. I ładny fliczek, też fajnie. No nie wiem, co sądzić o tym aucie. To może najpierw będę grał i nie gadał. I na koniec zrobimy podsumowanie, tak jak zwykle. Dobra, bronione. Doturlamy to, żeby było tutaj 5 do 0. Nie wiem, jakoś ten ziemek strasznie źle w spotkanie wszedł. Spróbujmy zrobić coś bardziej tutaj fajnego. O kurde. Dobra, czyli co, nie stracić go, ale to jest na pewno bardzo fajne. Było to słabe. I nie bronimy, ale zwaliłem to chyba 3 razy w trakcie jednej akcji. Dobra. Chyba zdążymy się cofnąć, ale musimy się pośpieszyć w każdym razie. Okej, byli zamknięty. On tu jest. Zagrywa nam na prawo. Cooksiri mi nie siedział tym autem, dlatego go sobie dorujemy. Natomiast Masti Fliki nam siedziały. A to wszyscy, o kurde, teraz nie siedzi totalnie. I tracimy chyba na... Wątpię, że się zdąży wrócić. Dobra, zdąży się wrócić, bo zepsuł ziomek. On powinien mieć mało przyspieszenia, więc w sumie dziwię się, że leci. O, dobra. Ale widzicie? Warto też obserwować, ile busta ma... Nie, no nie mówcie, że nie trafiłem. Okej, okay, ale warto obserwować w każdym razie, ile boosta ma przeciwnik, bo leciał, wydawałoby się, że ma boosta, ale w sumie wiedziałem, że nie ma, no i dzięki temu łatwo się bez paniki przyjąłem to. Dobra, leć tam. O kurde, jeszcze zrecoverował. Myślałem, że już fejknięty został i tyle. No i nie chycnąłem tego. Myślałem, że to auto sięgnie. Dobra, muszę się skupić tutaj ponownie. Fake kickoff, ale chyba widzi. Dobra, jednak nie widzi. Dobra, skręćmy do boku mocno, podbijmy piłę, sobie zahamujmy do tyłu i może być nieciekawie za sekundę, ale zdążę to jeszcze kopnąć, on nas chce zdemować, dobra, wykopane, cyk, o! Nie, ile, nie no, jeszcze dajmy się skambekować, to by było złe. Okej, okay, kick-off wygrany i teraz czy będzie w miarę solidny strzał? Było to bardzo wolne uderzenie, ale na szczęście wystarczyło. Dobra, i tracimy, ale to z mojej winy całkowicie. Spoko wznowienie się robi tym autem. A, fliki nawet zbyt spoko, jak widzicie. Dobra, proszę niech pojedzie gdzieś, gdzie się nie powinien jechać. Zdemowany. Nie mam boosta, więc mogę nie zdążyć strzelić. Ale z drugiej strony... Czekajcie... Nie wiem, co tu się dzieje i dlaczego ja to sflipowałem.
i tracimy na 6 do 5, ale jestem bałwanem. Dobrze, że wznowienia naprawdę mi jakieś siedzą tym samochodem. Okej. Okay. Wykapmy mu to, zbiorę setę i go zchallenge'uję za chwilę. Tylko tak, żeby się nie spodziewał. Dobra, spodziewał się totalnie, nie no, masakra. Dałem z 5-0 się nadrobić. No ale takie są jedynki, zwykle to ja nadrabiam w sumie na odcinkach, a tutaj przeciwnik nadrobił. Byleby podał piłkę, a nie się wycwanił. Dobra, podał. Spróbuję tutaj w miarę szybko strzelić. Dobra, myślę, że nas tutaj zaskoczy szybkim challenge'em, ale się z tego spodziewałem, bo tak mu pewność siebie podskoczyła. Potem, że właśnie udało mu się nadrobić i chciał nas zaskoczyć na szybko. A tutaj myk. Dobra. Okej. Okay. Fajnie by było to zamienić w bramkę. Jest 8 do 6. Idealnie, dobra. Jednak nie damy się tak bardzo sfrajerzyć tutaj. I znowu nie jedziemy na wznowienie, chociaż ostatnio już potem straciliśmy, jak nie jechałem. I znowu straciliśmy, więc bez sensu to robię. Tym bardziej, że jak widzicie, wygrywam zwykłe wznowienia. Ojeju. Dobra, jest niebezpiecznie, ale ma 0 sekund. Dobra, to było dosyć ryzykowne, muszę przyznać. Ale idealnie zadziałało jeszcze z wybiciem. Okej, 8-7 dla nas. Żeby jakoś podsumować ten samochód, no i może przy okazji ten pakiet z tym samochodem. No to jest on na pewno stosunkowo ładny, ale to jest kwestia indywidualna, czy wam się podoba. Co do samej gry tym samochodem, to jakoś nie jestem jego turbofanem. To znaczy, jest to solidny samochód, nie jest tragiczny. Natomiast jakoś nie czuję pełnej kontroli, jeżeli nim jestem. To znaczy, nie jestem żadnym freestylerem ani prograczem, więc w sumie w żadnym aucie nie mam 100% kontroli, ale w innych autach czuję się po prostu lepiej, jakoś tak lżej, pewniej, więc ode mnie to jest po prostu solidne autko, którym można sobie jak najbardziej pyknąć, natomiast nie jest jakoś super. Jeżeli chodzi o sam pakiet, no to na pewno jeżeli macie zablokowane wymiany, to fajniej kupić taki pakiet startowy niż same kredyty, ponieważ jest on zwyczajnie bardziej opłacalny. No a jeżeli macie już odblokowane wymiany, no to oczywiście polecam sobie samemu to auto wymienić się z kimś na przykład na naszym serwerze Discord Rakietyetka, albo na Rocket League Garage, tam bardzo tanio dostaniecie ten samochód za pewnie 50 albo 100 kredytów od innego gracza. Możecie go sobie sami przetestować, ale moim zdaniem raczej świata nie podbije. Jest taki po prostu znośny. No i okej, już nie będę przedłużał, oczywiście zapraszam do zostawienia suba oraz lajka. No i miłego dnia. Elo, elo.